Kowalach odbył się bal seniorów gminy Kolbudy, który zgromadził liczne grono uczestników. Była to okazja do wspólnego świętowania i integracji starszych mieszkańców gminy w przyjaznej i radosnej atmosferze. Jeszcze jak byłem wicewójtem, organizowaliśmy te bale wtedy jeszcze w Kolbudach, natomiast teraz już w Kowalach od 3 lat, bo seniorów mamy coraz więcej osób zaproszonych, w Kolbudach już się nie mieściliśmy. Zaprosiliśmy na dzisiejszy bal około 450 seniorów. Zobaczymy, frekwencja pewnie dopisze. Październik jest miesiącem seniorów. Wczoraj mieliśmy zaszczyt gościć w gminie Kolbudy panią minister Okla Drewnowicz. Jest to minister do spraw polityki senioralnej. Mieliśmy konsultacje dotyczące bonu senioralnego, nowej ustawy. No i przez cały miesiąc, październik, poświęcamy się właśnie polityce senioralnej. To jest największe wydarzenie dotyczące seniorów w miesiącu październiku. Życzę wszystkim udanej zabawy. Podczas rozmów z wyborcami, ale właśnie z seniorami, pytano mnie, czy na pewno będą dalej bale seniora. Na pewno będą. Seniorzy z gminy Kolbudy uwielbiają się bawić. To już kolejny bal. Natomiast rozmach, frekwencja, to chyba pierwszy raz, a tak wielu seniorów rzeczywiście bierze udział w wydarzeniu. Rośnie nam liczba seniorów. Zwiększa się udział seniorów w populacji ogółem. Wobec tego szukamy nowych rozwiązań. Wczoraj odbyły się konsultacje nowego projektu ustawy o bonie senioralnym, więc rozszerzamy gamę usług społecznych skierowanych do seniorów. Uroczystość rozpoczął polonez. Seniorzy bawili się przy dźwiękach muzyki na żywo, a tańce i zabawy wypełniły wieczór. Organizatorzy zadbali o różnorodne atrakcje, które umiliły uczestnikom czas i pozwoliły na chwilę relaksu. To nie tylko bal seniora tutaj w Kolbudach, bo warto powiedzieć też o innych zdarzeniach, które mają miejsce w Kolbudach, bo bierzemy też udział w senioriadzie co roku. Myślę, że to jest taka dobra jesień seniorów, srebrna jesień, która pokazuje, że możemy też dużo rzeczy wspólnie zrobić, ale możemy też czerpać od siebie doświadczenie. Ja to zawsze mówię, że dzisiaj osoby, które troszeczkę zwolniły w życiu zawodowym, oddają dużo takiej energii dla nas po to, żebyśmy, jeśli pełnimy funkcje czy społeczne, czy publiczne, robili to dobrze. Endorfiny, które się wydobywają w czasie tańca, rozmów, opowiadań różnych, robią cudowne rzeczy, mają niezwykłą moc. I ja muszę powiedzieć, że zawsze kocham spotykać się z seniorami, bo bije od nich niezwykła energia i radość życia. I tego życzę im, żeby właśnie czuli się młodzi, żeby czuli się potrzebni, bo są, i żeby wiedzieli, że oni mają jeszcze wiele i do zrobienia, i do skorzystania w tym życiu. Wszystkiego, wszystkiego dobrego i mocno ściskam. Co dają mieszkańcom takie wydarzenia? My się wszyscy cieszymy, że się możemy zobaczyć, bo tak na co dzień to tylko w jakimś niewielkim gronie, a tak generalnie mamy tutaj cały kwiat seniorów gminy Kolbudy, proszę pani. Sam fakt, że jest nas tyle tutaj, to chyba świadczy o tym, że takie spotkania są potrzebne, prawda? No oczywiście, żeby kolana rozruszać chociażby. Jest fajnie, super, zaczniemy się teraz bawić i zobaczymy, jak się starsi bawią, nie? To chyba lepiej, jak młodzi się bawią w tym wieku już, no. Ja jestem drugi raz, mąż jest emerytem, ja żona emeryta, więc będziemy się bawić dzisiaj dobrze, mam nadzieję, do końca. Absolutnie są potrzebne. Przynajmniej psychicznie człowiek się podniesie na duchu. No, bo tak wie pani, człowiek nie domaga, to boli, tam to boli, a tutaj człowiek idzie z przyjemnością. Z ludźmi porozmawiać w ogóle. No, jak jestem sama, to wie pani, człowiek ciągnie do ludzi, nie? No i bardzo mi się podoba. Oczywiście, że są potrzebne. Raz, że integrują nas, no i w ogóle tak fajnie, nie? Jak wszyscy się spotykają, tańczą, mają wieczór dla siebie. I nieważne, że to są starsi ludzie. Po prostu bawimy się. No to jest taki sposób na integrację, tak? Tu jest dużo ludzi jakby napływowych, którzy kiedyś na przykład mieszkali w Gdańsku, przeprowadzili się tutaj. No, nie znają się ci ludzie, a tu jest okazja, żeby się poznać. Upieczony małżeństwem sprzed miesiąca. Są po
potrzebny. Są. Co piątek, bo my się bardzo lubimy bawić i kochać. Dobrali według tańca też, nie? Bardzo lubimy tańczyć. Bal seniora stał się nie tylko okazją do zabawy, ale również do budowania więzi międzypokoleniowych i podkreślenia roli seniorów w życiu lokalnej społeczności. Więcej ciekawych newsów z regionu znajdą Państwo na www.północna.tv. Jeśli podoba się Państwu to, co robimy, zachęcamy do postawienia nam kawy. Link w opisie.